Drodzy, bardzo serdecznie wszystkich witam. Dlaczego warto zawalczyć z lenistwem? No cóż, może wielu z Was wydaje się, że będę mówił, jak z tym lenistwem walczyć. Ja nieraz już o tym mówiłem. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, dlaczego warto zawalczyć z lenistwem. Ponieważ ludzie, którzy grają na instrumencie, z reguły można by było, tak bardzo upraszczając, zaszufladkować, czyli podzielić na dwie grupy ludzi. I ja to przedstawię za pomocą takich dwóch postaci, które oczywiście są fikcyjne, imiona również, ale warto zobaczyć, do której postaci ja pasuję. Był sobie Zdzisiek. Zdzisiek bardzo chciał grać na instrumencie, ale to granie mu nie wychodziło. Ciągle coś było nie tak. Mało ćwiczył, a chciał, żeby mu wyszło, no, a ponieważ mało ćwiczył, to mu nie wychodziło i kółko się zamknęło, tak? No oczywiście Zdzisiek wszystkich dookoła obwiniał i szukał powodu nie w sobie, tylko w tym, że on ma słaby instrument, a w ogóle to za dużo w szkole jest lekcji, a w ogóle rodzice to kazali mi grać, nauczyciele za dużo wymagają, koledzy w ogóle grają lepiej, a niektórzy w ogóle nie ćwiczą, w ogóle to świat się na mnie uwziął i dlatego nie umiem grać tak, jakbym chciał umieć grać. Ale drugą postacią był Krzysiek. Krzysiek, który w przeciwieństwie do Zdziśka miał dosyć ciężko. Nie miał tak łatwo, miał trójkę rodzeństwa. Rodzice nie mogli mu poświęcać tyle czasu, ile by chcieli, ile by mogli. Miał dosyć słabą gitarę, no bo niestety materialnie też nie powodziło się rodzicom jakoś super. Na dodatek był chorowity, często chorował, opuszczał lekcje. Nawet nie miał dobrego instrumentu, ale Krzysiek dużo pracował. Krzysiek bardzo chciał grać, wiedział o tym, że żeby grać, trzeba dużo ćwiczyć. I już w szkole podstawowej, dzięki tej pracy, zaczął jeździć na konkursy gitarowe i zdobywać tam nagrody. Zgadnijcie, co o Krzyśku myślał Zdzisiek. Tak, myślał o nim: a to szczęściarz, temu Krzyśkowi to się szczęści jednak, nie to co mnie. Czy rzeczywiście tak? Moi drodzy, te dwa przykłady mają nam uzmysłowić dwie rzeczy. Że oczywiście każdy z nas ma różne możliwości i okoliczności. Ale przecież startujemy z tego samego poziomu. Czyli jeżeli zapisujemy się do szkoły muzycznej i gramy na jakimś instrumencie, to wszyscy mamy takie same szanse. Okej, ktoś może mieć łatwiej w domu, albo trudniej. Może mieć lepszy instrument na starcie, albo gorszy instrument na starcie. Ale to nie od tego zależy, czy on będzie grał. Zgadza się, czy nie? Dlatego tu stawiać warto pytanie. Co kto z nas zrobi z wewnętrznym leniem, który dopada każdego z nas bez względu na okoliczności, bez względu na warunki, bez względu na stan zdrowia, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Otóż, moi drodzy, każdy z nas ma wokół siebie rzeczy, na które ma wpływ, czyli takie, które może zmienić, i ma rzeczy, na które nigdy nie będzie miał wpływu. Co warto zrobić? Dlaczego warto zawalczyć z lenistwem? Moi drodzy, warto zawalczyć z lenistwem przede wszystkim dlatego, że każdy z nas powinien sobie uświadomić, że przeciętność, czyli takie no, trochę granie, ale w zasadzie nie za dobrze, ani tak zupełnie beznadziejnie, przeciętność leży dokładnie tak samo blisko dna, jak i szczytu. A więc jeżeli jesteś po środku, to możesz zrobić dwie rzeczy. Albo narzekać na wszystko dookoła, nie robić nic, poddać się lenistwu i zmierzać w kierunku dna, albo w tym samym momencie możesz mimo wszystko, nawet mimo trudnych warunków, stać się osobą proaktywną i próbować iść w górę. Podkreślam próbować, bo jeżeli będziesz próbował, to małymi kroczkami gdzieś wyżej zajdziesz. Jeżeli nie będziesz próbował, czyli poddasz się temu lenistwu, po prostu będziesz się staczał w dół i nic nie wyjdzie z twojego postępu. Którą drogę wybierzesz? A więc zobacz, pierwszy
krok, dlaczego warto zawalczyć z lenistwem. Właśnie dlatego, że przeciętność leży tak samo blisko dna, jak i szczytu. Warto być osobą proaktywną. Osoba proaktywna to jest taka osoba, która szuka możliwości, a nie wymówek. Tak najkrócej można by było powiedzieć. Osoba proaktywna to osoba, która ciągle patrzy w górę, która ciągle myśli, jakby spróbować. To jest właśnie Krzysiek, który pomimo tego, że miał dosyć ciężko, nie miał łatwych warunków, miał kiepską gitarę, zawsze myślał sobie o tych gitarzystach, którzy świetnie grają. A może o kolegach, którzy grają lepiej niż on, że on też by tak chciał. Może jego pan od instrumentu albo pani grała tak ładnie, że on też tak chciał. I on chciał iść w górę. Był osobą proaktywną. Nie myślał o tym, czego nie ma, tylko doceniał to, co ma i chciał iść w górę. A więc właśnie tą postawę patrzenia w górę, tego, że ja chcę jednak zrobić postęp, chcę zrobić krok do przodu, nazywam postawą proaktywną. W końcu zawsze będzie ktoś, kto będzie od nas lepiej grał. Nawet od twojego pana od gitary lub pani od gitary jest mnóstwo ludzi, którzy grają lepiej. Ale czy to znaczy, że my gramy źle? Czy to znaczy, że my nie mamy ćwiczyć? A więc, mój drogi, nie wystarczy tylko patrzeć i wzdychać. Myślę sobie, no tak, ten Krzysiek to gra, ja to nie, tu wszystko źle. Trzeba się wspinać pod tą górę, czyli inaczej mówiąc, ćwiczyć. Wiesz dlaczego? Tu jest kolejny powód, dla którego warto walczyć z lenistwem. Kiedy zaczniesz i kiedy będziesz próbował, wtedy małymi krokami będziesz posuwał się naprzód, czyli zaczną ci wychodzić nowe rzeczy. Wtedy będziesz grał coraz lepiej, komuś to pójdzie szybciej, komuś wolniej, ale będzie grał coraz lepiej, więc będziesz mógł spojrzeć z innej perspektywy, bo będziesz więcej potrafił i więcej wiedział. Dlatego warto zawalczyć z lenistwem. Dlatego, że jak już coś będziesz umiał zagrać, jakiś utwór, może na razie nie będzie to mistrzostwo świata, ale będziesz grał za miesiąc, za dwa, o wiele lepiej niż grałeś dwa miesiące temu, będziesz mógł się przyjrzeć z innej perspektywy. Tak jak wchodząc na górę, na jakiś szczyt, nawet małymi kroczkami, za chwilę będziesz 100, 200, 500 metrów wyżej i stamtąd roztacza się zupełnie inny widok. Ty, kiedy będziesz umiał coraz więcej zagrać, będziesz mógł o wiele lepiej spojrzeć na innych, którzy grają wokół ciebie. Będziesz mógł zauważyć, że ty już grasz podobnie jak Malwinka, albo Marysia, albo jakiś Tomek, prawda? Gram podobnie, jestem coraz lepszy. To podniesie twoją samoocenę. Zobaczysz, że od tej przeciętności idziesz cały czas w górę, a więc jesteś proaktywny. Warto zawalczyć więc z lenistwem? Oczywiście, że tak. Będziesz potrafił o wiele bardziej rzetelnie ocenić swoje umiejętności, jak i umiejętności innych. Pamiętaj, że od samego słuchania czy od podglądania najlepszych nie posuniesz się ani trochę w swojej grze. Zupełnie tak samo, jak od wejścia do, nie wiem, na przykład sadu z jabłkami, wcale nie zależy od tego wejścia, czy wyjdziesz stamtąd z koszem jabłek. To tak samo jak z gitarą. Jeśli weźmiesz gitarę na kolano, to wcale nie znaczy, że za pół godziny będziesz umiał coś zagrać. Ale to jest już pierwszy krok. Zgadza się? Dlatego warto walczyć z lenistwem. Może trzeba uczynić ten pierwszy krok. Warunek jest jeden. Musisz spróbować. Bo jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz. Oczywiście możesz w tym sadzie stać i narzekać, że te jabłka to są wysoko, albo że te drzewa są za duże, albo że nie ma w co zbierać. No tak. Wtedy będziesz takim zwykłym przeciętniakiem, który poddaje się warunkom, które ma dookoła. Ale jeżeli chcesz być osobą proaktywną, to będziesz wtedy szukał sposobności, żeby po te jabłka sięgnąć. Nagle może się okazać, że spróbowanie sięgnięcia po te jabłka wcale nie jest takie trudne. Że nazbieranie ich wcale nie jest takie trudne. Będziesz miał dodatkową radość, bo tych jabłek po prostu nazbierasz. Dokładnie tak samo jest z wzięciem instrumentu do ręki. Jeżeli weźmiesz gitarę do ręki, to jest dopiero początek. Ale jeżeli spróbujesz, zaczniesz, zagrasz sobie coś, co lubisz, albo zagrasz sobie rzeczy, które potrafisz, czy które są łatwiejsze w twoim utworze, zaczniesz działać. Tak właśnie zachowuje się człowiek proaktywny. On chce sprostać albo wyjść naprzeciw każdemu wyzwaniu. On chce wyćwiczyć ten utwór, który ma zadany. Dzięki
temu, że spróbujesz, nie tylko za kilka chwil możesz być lepszy, ale też inni z biegiem czasu, jeżeli tak będziesz ciągle robił, zaczną Cię inaczej postrzegać. Zyskasz szacunek jako osoba, która być może małymi krokami, ale cały czas systematycznie posuwa się do przodu. Nie musisz być od razu najlepszy, ale nie będziesz przeciętny, będziesz cały czas piął się w górę. Zyskasz szacunek kolegów, bo zdasz się poznać jako ocena, która ma same fajne oceny, ponieważ systematyczna praca to nie jest oczywistość w szkole muzycznej, a Ty będziesz to robił systematycznie. Zyskasz szacunek nauczyciela Twojego od instrumentu, który wie, że kto jak kto, ale Krzysiek systematycznie ćwiczy. Może nie zawsze jest to super piątka, ale systematycznie ćwiczy. Zyskasz szacunek rodziców, którzy będą widzieli, że robisz postępy. No i oczywiście dasz się poznać jako osoba pracowita, jako osoba ambitna, czyli ktoś, kto staje się na instrumencie coraz lepszy. Czy dla tych celów nie warto zawalczyć z lenistwem? Oczywiście, że warto. Warto zawalczyć z lenistwem dlatego, że wszystkie inne osoby łącznie z Tobą samym wkrótce zobaczą, że jesteś kimś, na kim można polegać. Kimś, kto pracuje, kto jest rzetelny, uczciwy, a niektórzy wtedy właśnie nazwą Cię szczęściarzem. Dokładnie tak jak Krzyśka z początku mojej opowieści. Dlaczego Zdzisiek nazywał Krzyśka szczęściarzem? Czy to, że Krzysiek umie grać na instrumencie, to jest faktycznie kwestia szczęścia? Otóż nie, moi drodzy. To jest kwestia tego, że Krzysiek był osobą proaktywną. Nie poddawał się okolicznościom, warunkom, które ma, tylko chciał robić postępy i robił je konsekwentnie małymi krokami do przodu. Cały czas piął się w górę. To nie polegało na tym, że on miał szczęście, tylko on po prostu pracował. I jeżeli ktoś dzięki Twojej pracy nazwie Cię szczęściarzem, to nie będzie się mylił w tym sensie, że faktycznie szczęściarzem jest ten, kto zdaje sobie odpowiednio wcześnie, nawet w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie szkoły muzycznej, bo mówimy o osobach grających, że tak strasznie dużo zależy od Ciebie, że jeśli tylko podejmiesz decyzję, żeby walczyć z lenistwem, żeby wystartować, żeby próbować piąć się w górę, będziesz to robił systematycznie z pomocą Twojego nauczyciela, to od Ciebie zależy, jak szybko i jakie efekty osiągniesz. Zamiast szukać problemów i wymówek, tak jak to robił Zdzisiek, któremu nie wychodziło, bo mało ćwiczył, no więc dalej mało ćwiczył, no bo przecież mu nie wychodzi. Jak więc próbujesz się nastawić? Jak więc potraktujesz swoje lenistwo, które dopada każdego z nas? Zastanów się nad tym. Pamiętaj, że jeśli będziesz ćwiczył, możesz się w to wkręcić. Oznacza to nie tylko to, że będziesz coraz lepszy, że będziesz każdego dnia lepszy niż jesteś teraz, ale możesz to pokochać, ten postęp, i możesz stać się doskonały. Możesz stać się naprawdę świetnym gitarzystą, pianistą, skrzypkiem, bo zobaczysz, że jeżeli robisz to systematycznie, małymi krokami pniesz się do przodu, to to przynosi rezultaty i może przynieść takie rezultaty, że wszystkim po prostu spadną buty. Na początek mogą to być małe kroki. Możesz poprawić pozycję grania, możesz zabłysnąć na jakimś koncercie, możesz zawalczyć o lepszą ocenę na egzaminie. Takie cele możesz sobie wystawić, mówiłem o tym tydzień temu. Możesz szukać rozwiązań tam, gdzie inni nie szukają rozwiązań. Możesz posłuchać sobie na przykład filmów Pana od gitary na YouTubie, żeby się dowiedzieć, jak ćwiczyć efektywnie. Co zrobić, kiedy nie chce Ci się ćwiczyć. Taką wiedzę warto zdobywać. Nie tylko nuty i ćwiczenia, ale warto wiedzieć, co zrobić, żeby lepiej ćwiczyć. Żeby najnormalniej na świecie skorzystać z porad, które są dostępne. I teraz najlepsze. Mój drogi, jeśli będziesz osobą proaktywną, czyli taką, która pnie się w górę bez względu na okoliczności, jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego warto zawalczyć z lenistwem. Nawet jeżeli nie wszystko się uda. Nawet jeśli zamiast piątki dostaniesz czwórkę albo czwórkę z plusem, jeżeli zamiast pięciu utworów zrealizujesz cztery, ale zrobisz to porządnie, to cały czas zwyciężasz i cały czas pniesz się do góry. Zdobywasz doświadczenie,
jesteś coraz lepszym gitarzystą, grasz o wiele lepiej niż jeszcze 2-3 miesiące temu, a więc i tak zwyciężasz. Więc twoja postawa, kiedy znajdujesz się w samym środku, powinna być zawsze proaktywna. Zawsze powinieneś pragnąć zawalczyć z lenistwem, bo same plusy może to przynieść. A jeżeli będziesz wiedział, jak to zrobić, jak dobrze ćwiczyć, jak pokonywać tego wewnętrznego lenia, to może się okazać, że twoje rezultaty będą naprawdę wspaniałe. A więc podsumowując, mój drogi, nie bądź jak Zdzisiek, który tylko narzeka, któremu nie wychodzi, bo nie ćwiczy, no więc nie ćwiczy, bo mu nie wychodzi, który zwala wszystko na szkołę, głupich nauczycieli, albo rodziców, albo kolegów, którzy w ogóle nie ćwiczą i grają, tylko bądź jak Krzysiek, który pomimo tego, że jest mu ciężko, próbuje. Wie, Krzysiek wie, że przeciętność leży tak samo blisko dna, jak i szczytu, więc on woli iść w górę na szczyt. Zdaje sobie sprawę, że kiedy zacznie i będzie próbował, będzie mógł spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na to, jakim jest gitarzystą, bo więcej będzie wiedział i więcej będzie potrafił mimo wszystko. To jest kolejny powód, dla którego Krzysiek walczy z leniem, który też go atakuje, bo to wcale nie znaczy, że Krzyśkowi wszystko i zawsze wychodzi. Dzięki temu Krzysiek jest nie tylko lepszy, ale również inni patrzą na Krzyśka innym wzrokiem. Oni wiedzą, że jest rzetelny, że jest sumienny, że jest pracowity, że jest ambitny. Nauczyciele są z niego zadowoleni, rodzice również, ale przede wszystkim sam Krzysiek jest z siebie zadowolony, bo widzi, że gra coraz lepiej. Nie szuka więc problemów i wymówek. Nawet jak mu się nie chce, trzyma się dyscypliny i ćwiczy, żeby być coraz lepszym. Może Krzysiek nie będzie najlepszy na świecie, ale na pewno będzie lepszy niż jest teraz i już jest lepszy niż był miesiąc temu albo pół roku temu, bo pracuje systematycznie. A może się zdarzyć, że Krzysiek zamiast narzekać, bierze się do roboty i będzie jednym z najlepszych gitarzystów w szkole, może w mieście, może w kraju, a może na świecie. Nie wiemy tego na pewno, ale może się tak zdarzyć. I wiesz, co jest najlepsze? Że Krzysiek i tak zwycięża, bo jeżeli podejmuje drogę pod górę, jeżeli mimo wszystko się stara, próbuje i walczy, to i tak zwycięża, nawet jeśli nie uda mu się osiągnąć wszystkich celów. A więc nie szukaj wymówek, nie bądź ciągle narzekającym, że ty nie masz czasu i wszystko dookoła jest źle. Bądź odpowiedzialny, skupiaj się na tym, na co masz wpływ. A na swoje granie możesz mieć wpływ, na swój czas przy instrumencie możesz mieć wpływ. Bądź proaktywny, znajduj sposoby, a nie wymówki. Mam nadzieję, że w tej transmisji pokazałem ci, dlaczego warto zawalczyć z lenistwem. Na pewno nakręcę jeszcze inny livestream o tym, jak to zrobić, a tymczasem żegnam się już ze wszystkimi moimi słuchaczami i polecam się, bo postanowiłem, że w każdy wtorek o godzinie 20 będę nagrywał livestream o bardzo ciekawym temacie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich uczniów, którzy tutaj byli. Bardzo serdecznie wszystkich Was pozdrawiam. Do zobaczenia na lekcjach Pan od Gitary.